Do jakich temperatur rozgrzewa się Twój grill gazowy? Wiesz w ogóle? Nie mówię o wskazaniach termometru na pokrywie, tylko o konkretnych temperaturach przy ruszcie, przy różnych ustawieniach palników. Dzisiaj to sprawdzimy, żebyś wiedział na przyszłość. Załóżmy, że chcecie sobie ustawić dwie strefy temperatury na Waszym grillu gazowym. Na przykład odkręcacie dwa palniki na maksa, jeden zostaje wyłączony. Wiadomo, że w tej części rusztu temperatura będzie wysoka, a tutaj będzie to tak zwana temperatura pośrednia niższa. Ale jaka to będzie konkretnie temperatura? Bo wiadomo, że to, co pokaże termometr, to jest wypadkowa temperatura z całego rusztu. A ja chcę wiedzieć precyzyjnie, dlatego zmierzę to z użyciem dwóch sond na trzech różnych grillach. Broil King Baron, Weber Genesis i Napoleon Rogue. Zaznaczam, nie robimy tego po to, żeby dowiedzieć się, który grill jest mocniejszy czy lepszy. Grille są mocniejsze i słabsze, mają moc napisaną z tyłu na plakietce. Robię to po to, żebyście wiedzieli, jak ustawić konkretną temperaturę na Waszym grillu. A jeżeli nie macie żadnego z tych grilli, jak zmierzyć tą temperaturę z użyciem termometru z sondami? Zaczynamy. Pierwsze ustawienie jest minimalne, czyli jeden palnik na minimum, a pozostałe 2-3 zostają wyłączone. Minęło 20 minut, sprawdźmy wskazania podgrzewaczy. Broil King nad włączonym palnikiem ma prawie 100, a w strefie temperatury pośredniej 54. Weber z prawej strony 103, a w pośredniej 71. Napoleon 90 i 53. Nie trudno było się domyślić, że w tym ustawieniu te grille zachowają się po prostu jak podgrzewacze, bo takie to jest ustawienie. Sprawdźmy teraz ustawienie, które nazywam low and slow, które powinno w strefie temperatury pośredniej dawać mniej więcej gdzieś w okolicach 100 stopni. Odkręcamy prawy palnik na maksimum w każdym grillu. Sprawdzimy za 20 minut. Najpierw Broil King Baron. Z lewej strony, tam gdzie jest niższa temperatura, 86 stopni. Z prawej 210. Czyli tutaj ta temperatura jest trochę niskawa. Pamiętajmy, że on ma 4 palniki, więc będzie się inaczej zachowywał. Możliwe, że trzeba będzie dołączyć na przykład ten palnik na minimum, żeby uzyskać te 100-120 stopni. Weber Genesis. W temperaturze low and slow 116. Ideolo, natomiast w temperaturze wysokiej 170 stopni, tutaj nad zapalonym palnikiem. Jak się zachowuje Napoleon Rogue? Słuchajcie, temperatura low and slow 107, więc idealnie. Natomiast ciekawa rzecz, że nad rozpalonym palnikiem tam jest 250 stopni, więc właściwie jakbyśmy się oparli, to moglibyśmy tam jeszcze zgrillować steka. W tym momencie ten grill wygląda bardzo wszechstronnie, a Weber Genesis bardzo przewidywalnie, natomiast Broil King ma 4 palniki, więc trzeba go pewnie trochę dostroić. Odpalamy drugi palnik na maksa i sprawdzimy te grille w ustawieniu stekowym, czyli dwa palniki, ile fabryka dała, a lewy wyłączony. Broil King pół na pół, więc tutaj wskazania też będą inne. Pierwsza rzecz, oczywiście sondy umieszczone w strefie temperatury wysokiej już dawno temu przestały działać, bo nie działają powyżej 300 stopni, co jest dobrą informacją, bo to jest takie minimum, jakiego potrzebujemy do spiekania tych steków. Ale bardziej nas interesuje, co się dzieje w strefie temperatury pośredniej, bo tam będziemy te steki dociągać w środku i ta temperatura nie może być za wysoka, bo te steki się będą bardzo wysuszać. Im niższa jest ta temperatura, tym lepiej. Sprawdźmy Napoleona. 210 stopni w temperaturze pośredniej. Nie jest to idealna temperatura. Lepiej by było gdzieś poniżej 200, ale powiedzmy, że się da. Weber Genesis. 220. Sporo. No i Broil King, słuchajcie, ma 160 stopni w temperaturze pośredniej. Tutaj jest zdecydowana przewaga po prostu czwartego palnika, czterech palników. Czteropalnikowe grille w takim układzie pół na pół
będą miały dużą różnicę pomiędzy wysoką temperaturą a niską. Tak samo zachowa się Napoleon czteropalnikowy i tak samo zachowa się Weber czteropalnikowy. Następne ustawienie, które chciałbym sprawdzić, to wszystkie trzy palniki na minimum. Sprawdźmy, bo to jest bardzo dobre ustawienie na przykład do pieczenia skrzydełek z kurczaka, czy ziemniaków, warzyw. Sprawdzamy. Napoleon 205, ten termometr pokazuje. 200 pokazuje sonda. Weber 190 tu, a sonda 190. Broil King. Duży termometr 230, sonda 260. Spora różnica i mocno się nagrzał ten grill. Czyli cztery palniki skręcone nawet na minimum, no to już nie jest taka temperatura, jakiej bym szukał. Sprawdźmy kolejne ustawienie. Środek wyłączony. Tak jakbyśmy w środku chcieli położyć wielką karkówkę i sobie ją upiec w całości. A zewnętrzne palniki najpierw na minimum, potem na maksa. Interesuje nas temperatura w środku, ale zewnętrzne palniki też. Sondę od niskiej temperatury przepinam na środek. Broil King w strefie temperatury pośredniej 164 stopnie, a nad zapalonym palnikiem 263. Genesis, temperatura pośrednia 145, a nad palnikiem 166. I Napoleon 156 nad palnikiem, a w niskiej temperaturze 140. Wnioski z tego pomiaru. Cóż, no to powinna być taka temperatura, w której możemy sobie upiec na przykład karkówkę w całości. 140, 150 stopni, 160 to jest naprawdę spoko temperatura. 170 trochę przydużo, mówię o Broil Kingu, ale pamiętajmy o tym, że tu z kolei nad palnikiem skręconym na minimum jesteśmy w stanie sobie zgrillować wciąż steka. Sprawdźmy teraz, jak się zachowują te grille, jak odkręcimy zewnętrzne palniki na maksa. 200 na zegarze. W strefie temperatury pośredniej 193. A max oczywiście już nie działa, bo jest powyżej 300. Genesis. Zewnętrzne max. 260 w temperaturze pośredniej. Tam, gdzie jest odkręcone na maksa, powyżej 300. I Napoleon 250 i powyżej 300. Wniosek możemy z tego wyciągnąć taki, że to ustawienie jest generalnie trochę bez sensu przy trzypalnikowym grillu, bo różnica pomiędzy niską a wysoką temperaturą jest po prostu za mała. Lepiej ustawić sobie to lewo-prawo. No i słuchajcie, ostatni test, nie mogę sobie tego odmówić. Sprawdźmy, jaką temperaturę mają te trzy grille odkręcone na maksa. Baron, moi drodzy, 370 stopni. Moim zdaniem to sygnał, że czteropalnikowych grilli, zwłaszcza Broil Kinga, raczej nie odkręcamy na maksa, bo to jest naprawdę wysoka temperatura. Chyba nie przyda nam się do niczego. Aż tak wysoka. Genesis. Trzy palniki na maksa. Coś go nie doczyściłem. Słuchajcie, 300. Z małym haczykiem. No to trochę mało, powiem szczerze, aczkolwiek... Ale zwróćcie uwagę na to, że tu, jak sobie zdejmiecie ten panel, tu jest jeszcze dopływ tlenu. I jeszcze możecie te grille, zresztą każdego grilla, jakiego macie, trochę podciągnąć do góry, otwierając dopływ tlenu trochę bardziej. Z doświadczenia wiem, że pomiędzy jednym Genesisem a drugim, czy pomiędzy jednym Rogue'iem a drugim, może być różnica
nawet 20-30 stopni w takim samym ustawieniu, więc o tym też musicie pamiętać. No i Napoleon, no tutaj ciężko to wykminić, ale to jest stopnie jakieś 350 myślę. No i teraz wnioski. Wiecie, to nie mam tutaj żadnych wniosków, bo nie po to zrobiłem, żeby sobie wyciągać z tego wnioski, tylko żebyście wy wiedzieli, jakie są różne ustawienia temperatur na grillu i jakie temperatury osiągamy różnie włączając palniki albo wyłączając, to po pierwsze. A po drugie, to jest coś, od czego powinniście zacząć przygodę ze swoim nowym grillem, którego właśnie kupiliście. Sprawdzić w różnych ustawieniach, jaką osiąga temperaturę. A jeżeli chodzi o wnioski, no nie wiem, no lepsze są 4 palniki niż 3. Pewnie tak samo lepsze są palniki, lepsze jest 6 palników niż 4. Lepsze 3 niż 2. No to jest chyba oczywiste. Pomiędzy tymi grillami, które są za mną, naturalnie są różnice w mocy. Ale tak jak powiedziałem na początku, to wynika po prostu z tego, że one mają taką moc i musicie wiedzieć, jaką moc ma wasz grill. Ostatnie pytanie do was. Dajcie znać w komentarzach, bo przyszło mi do głowy, że mógłbym zrobić taki sam test, ale z trochę bardziej budżetowymi grillami, bo umówmy się, nie każdy ma w domu Genesisa, Rogue'a czy Barona. Dajcie znać, co o tym myślicie, a ja wam to dostarczę i sprawdzimy, czy tańsze grille tak samo zachowują się przewidywalnie w różnych ustawieniach. Cześć!